Moja historia. Dziś naszym gościem jest Justyna. Justyna, która cierpiała, czy jak to jest, jak z alkoholizmem, że jest się alkoholikiem przez całe życie, jest się anorektyczką przez całe życie? Myślę, że na ten moment myślę, że tak. Mimo, że jestem tutaj w terapii, to dalej borykam się z tymi problemami, dalej borykam się z samooceną i tak naprawdę do dzisiaj chwiejne są moje plany na przyszłość, jak to ma wyglądać. No więc słyszeliśmy przed chwilą, jak Justyna opowiadała, że przez 30 dni, to był najdłuższy jej okres, mogła kompletnie nic nie jeść, jedynie pić herbatę. No właśnie, a później się ten okres skończył, zaczęła się jeść i co? Na początku było tak, że wiadomo, jak już przeszłam ten swój cel 30 dni, miałam bardzo dużą ochotę na coś po prostu normalnego do zjedzenia, ale wiedziałam, że nie mogę po prostu tego zrobić. I stopniowo do swojego organizmu dostarczałam z dnia na dzień coraz więcej kalorii, ale tak jakby nie przekraczałam 300. I co wtedy jadłaś? Co się mieści w granicach 300 kalorii dziennie? No na przykład było tak, że pamiętam po prostu tabelki kaloryczne, ile ma na przykład kalorii jabłko takie 100-gramowe i planowałam sobie, nie, że na przykład jabłko ma 52 kalorie takie przeciętne i planowałam sobie, że zjem na przykład 4 czy 6 jabłek, nie, w ciągu dnia. Albo, no tak jak mówię, te wywary z warzyw też dały taką namiastkę takiej zupy trochę, że ciepłe i tak trochę ogrzewało żołądek od środka. Jak długo ten okres późniejszy trwał? Znaczy, no trwał do momentu, kiedy tak naprawdę trafiłam do ośrodka pierwszy raz. Czyli jak się to już zaczęło, to już nie było takiej normalności w twoim życiu, takiego momentu, kiedy zaczęłabyś normalnie jeść, no zobaczyłaś, że znowu zgrubłaś i zaczynasz chudnąć? Znaczy, no tak było na poprzednich głodówkach, nie? Które tam trwały tydzień czy dwa tygodnie i potem stopniowo ja widziałam, że, czy widziałam, czy może miałam takie złudne wrażenie, że znowu przytyłam i po raz kolejny były jakieś albo restrykcyjne diety, albo no po prostu stricte głodówki. Czyli ta ostatnia, ta miesięczna, to była ta najdłuższa i to już było to ekstremum, kiedy rodzice też powiedzieli dosyć? Tak, tak było, że już mama po prostu, no tak naprawdę mdlałam jej na rękach, potrafiłam iść ulicą i nagle upaść i już wtedy było powiedziane stop, że po prostu trafiłam do ośrodka. Jak twoja mama odebrała ten miesiąc, podczas którego ty głodowałaś? Przez ten miesiąc ona miała tego świadomość, co ty robisz? Na początku oczywiście to ukrywałam, no ale potem, tak jak mówię, po tych dwóch około tygodniach to już się nie dało tego ukrywać i ona wiedziała, że ja nie jem, ale tak naprawdę nie miała co z tym zrobić, nie wiedziała nawet jak postąpić, bo też, no nie powiem, że szantażowałam ją, nie, że jak tylko coś z tym będzie robić, to że ja coś sobie zrobię, że zrobię sobie krzywdę. Tak bardzo nie chciałam dopuścić do tego, żeby zaburzyć ten mój świat, nie? Tak się zastanawiam, bo ciągle mówisz o zaniżonej samoocenie i o tym, że nadal masz z tym problemy. My o tym okresie terapii, kiedy jesteś w ośrodku i próbujesz z tego wszystkiego wyjść również psychicznie, będziemy jeszcze mówić później, ale mówiąc o tej zaniżonej samoocenie, zastanawiam się, skąd w tobie się to mogło wtedy wziąć, bo jak słyszę, grono koleżanek miałaś, tak? No tak, nie narzekałam na brak znajomych. No właśnie. Myślę też, patrząc na ciebie dzisiaj, przy nieco lepszych kształtach na pewno niż 39 kg, na ładną buzię, blondynkę, już sam twój kolor włosów przemawia za tobą, ty wiesz, zresztą myślę, że mam nadzieję, że wiesz, że jesteś ładną dziewczyną. Dlaczego wtedy, patrząc w lustro, myślałaś o sobie takie złe rzeczy? To tak naprawdę do dzisiaj, no, mam z tym problem, aczkolwiek no wtedy patrzyłam na jakieś ideały piękne gdzieś w telewizji, w internecie i miałam takie poczucie też, no było tak, że przed tym, kiedy zaczęłam się głodzić, kiedy zaczęłam ograniczać sobie jedzenie, w poprzedniej szkole miałam taki konflikt trochę z rówieśnikami, którzy no co prawda nigdy nie mówili nic na temat mojego wyglądu, ale no w pewnym stopniu stosowali wobec mnie przemoc taką psychiczną. A czym to było podyktowane? Co się takiego działo? Znaczy, to tak naprawdę ja wtedy miałam 12 lat i patrząc z perspektywy czasu to widzę, że to było naprawdę głupie, ale po prostu taki jeden chłopak, z którym no byłam jakoś tam blisko, zaczął nastawiać grupę przeciwko mnie, kiedy no postanowiłam, że już nie będę chciała z nim być i tak dalej. Bardzo to było wtedy dla ciebie dotkliwe, tak? Byłaś całkowicie od tej grupy odsunięta? Tak, do tego stopnia, że po prostu przestałam nawet chodzić do szkoły, wstydziłam się wyjść z domu, że oni gdzieś mnie spotkają, że mnie wyśmieją i tak dalej.
I tak naprawdę no, wtedy była moja pierwsza próba samobójcza. Co oni wtedy robili? Co młodzi ludzie musieli zrobić w twoim życiu, żebyś tak bardzo to przeżywała? Znaczy no gdzieś tam prześmiewali mnie, wyzywali też. Głównie to się też działo przez internet, bo tak jak mówię, że bałam się wychodzić z domu, że gdzieś ich spotkam. I gdzieś tam na portalach społecznościowych różne obraźliwe rzeczy pisali do mnie i tak to wyglądało. Jak długo to trwało? Myślę, że trwało to no z 2-3 miesiące i potem już nie wytrzymałam i właśnie zadziało się, co się zadziało, że miałam tą pierwszą próbę samobójczą. Pierwszą? Tak, pierwszą. Bo ile ich było? 3. Co chciałaś zrobić? Wtedy po prostu byłam tak bezradna, że otworzyłam apteczkę w domu i wzięłam jakieś leki od mamy na serce. No i potem po prostu przyjechało pogotowie i tak naprawdę nie wiem, co się dalej działo. Budziłam się już w szpitalu. Rodzice, mama co wtedy zrobiła? Znaczy wiem, że mama była bardzo przerażona, bo tak naprawdę pierwsza taka sytuacja się zdarzyła. Taki obraz idealnej córki, bo zawsze miałam dobre oceny, świadectwa z paskiem. Obraz idealnej córki no się trochę zaburzył, nie? Że nie jest jednak wszystko tak dobrze. I wiem, że mama codziennie do mnie przyjeżdżała do tego szpitala, tam wspierała mnie i też postanowiła, ja w końcu dopiero wtedy jej powiedziałam o tym, że tak naprawdę mam problem z tymi rówieśnikami i po prostu powiedziałam jej o tym, a ona zaczęła działać, nie? Poszła tam do dyrekcji, załatwiła tą sprawę i tak naprawdę urwałam z nimi kontakt wtedy. Wtedy inna szkoła się pojawiła? No akurat to była końcówka 6 klasy podstawówki, więc do nowej szkoły poszłam dopiero do gimnazjum i tam właśnie zaczęły się te problemy z jedzeniem. A te kolejne próby samobójcze, już nie było tam tych problemów, nie było tam tej grupy rówieśniczej, to co się potem stało? Znaczy moja druga próba samobójcza to była właśnie stricte ze względu na to, że nienawidziłam siebie, nienawidziłam swojego ciała i po prostu nie mogłam patrzeć na siebie w lustrze. A ta jeszcze kolejna była już trochę też związana z narkotykami, które też zaczęłam brać. I czułam, że jestem uzależniona, ale nie wiedziałam, jak mam sobie z tym poradzić. I w dodatku no, ta samoocena też była dosyć niska i tak postanowiłam, że zrobię, że inaczej już o siebie nie uwolnię. I wtedy w jaki sposób chciałaś z sobą skończyć? Wtedy podcięłam sobie żyły i też wzięłam leki. No to domyślam się, jak to musiała twoja mama przeżywać. Znaczy, no mama wróciła do domu i po prostu została mnie tak naprawdę nieprzytomną, nie? I naprawdę trafiłam do szpitala. Tam nie mogli na pediatrii sobie z tym poradzić, więc odesłali mnie na OIOM, na toksykologię. No tak, ale to wszystko było jeszcze na etapie tego odchudzania, przed i na etapie, tak? Tak, tak, to było podczas tego. No, czyli wiele się później w twoim życiu nie zmieniało, bo co prawda prób samobójczych nie było, ale takich definitywnych, no ale ten okres niejedzenia miesięcznego, to można powiedzieć, jest jak próba samobójcza. Ile brakowało ci do tego, żeby się zagłodzić na śmierć? Myślę, że tak naprawdę niewiele. Bo gdzieś ta granica tego jest no około 40-45 dni i tak naprawdę może nie stricte z niejedzenia, ale wielokrotnie było tak, że ja po prostu mdlałam, budziłam się w jakiejś części domu, nie wiedziałam, co jest grane, miałam gdzieś przez jakieś guzy na głowie od tego, że upadałam i no jakbym uderzyła, nie wiem, gdzieś o kant czegoś, to mogło się to zupełnie inaczej skończyć, nie? I myślisz dzisiaj, patrząc na to z perspektywy 5 lat, myślisz, że w twoim przypadku faktycznie to wszystko zaczęło się w momencie tych problemów z grupą rówieśniczą? Jestem tego przekonana, że tak było. A dlaczego, jak myślisz, w tobie te problemy z grupą rówieśniczą wywołały aż tego rodzaju emocje? No bo są ludzie tacy, którzy potrafią sobie poradzić z problemem. Nie mam tych kolegów, koleżanek, znajdę sobie innych. No właśnie, a są takie sytuacje jak twoja. Ty czujesz czemu? Byłaś słabsza psychicznie, nie wiem, brakowało ci wsparcia ze strony rodziny, rodziców? Znaczy, jedna rzecz jest, że właśnie byłam też raczej słabą osobą psychicznie, a druga rzecz była taka, że moi rodzice są po rozwodzie, mieszkałam tylko z mamą, która tak naprawdę dosyć dużo pracowała, żeby zarobić i na mnie, i na moją siostrę, na nasze utrzymanie. I mimo, że czułam, że jest dla mnie bliską osobą, to nie na tyle, żeby mówić o takich problemach. Gdzieś wstydziłam się po prostu tego. Czyli relacje generalnie w rodzinie też doprowadziły do tego rodzaju sytuacji. To pewnie rozwikłanie znalezienie odpowiedzi na te pytania, które ci przed chwilą zadałam, wymagają pewnie jeszcze długiej terapii i ty sama sobie będziesz kiedyś musiała na nie odpowiedzieć. Może również po to, żeby swoje dzieci ustrzec przed podobnymi sytuacjami, ale o tym wszystkim z Justyną jeszcze za kilka minut porozmawiam.
Moja historia. Rozmowy Katarzyny Widery-Podsiadło w Radiu M.